Dzień dobry, dzień dobry, skarbeczki. Dzisiaj mamy 24 października 2023 roku, wtorek. Boski Tarot i przekaz, co tam dzisiaj będzie u nas takiego się działo. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, może nie musi rezonować, może moje aniołki zobaczą ten film w zupełnie innym dniu. Dla mnie jest to przekaz, że widocznie karty chcą Wam coś powiedzieć, coś właśnie przekazać z tego, co będzie tutaj dla Was. Jeżeli macie dzisiaj urodzinki, wszystkiego najlepszego, kochane skorpiony, dużo, dużo zdrówka, niech Wam się wiedzie. Dzisiaj jednorożce, jako karty dopowiadające do karty dnia. I kochani, tak jak zawsze, z lewej i z prawej strony. Przesuniemy kamyk, przesuniemy. Trochę widać, trochę tu, trochę tu. Karty na bok. Ja jeszcze nawet sobie kawy nie zrobiłam. No ja nie umiem. Nie wiem, jakie wy macie poranki, ale ja dzisiaj mam ciężki poranek. Jeszcze mam zrobić, tak myślę, tygodniówkę. Tą chcę. Tą chcę, kochani. Pięknie. Mamy to. Paść buław, kochani. Na spodzie czytania mamy rycerza kielichów. Paść buław, inaczej giermek buław, w zależności, kochani, w jakiej talii. Bardzo często, może sobie na razie odłożę, bardzo często ta karta, kochani, wskazuje na to, no nie, znowu stukają. Znowu stukają. Pamiętacie wczoraj? Tak samo. Karta wskazuje na dzień, w którym przeżyjemy coś fajnego, coś ekscytującego, coś, co nas bardzo zainteresuje. Takie sytuacje, one nie zdarzają się tak często, bo to by było raczej, kochani, niemożliwe, żeby non-stop być zadowolonym. No wczoraj mieliśmy taką smutną kartę, a dzisiaj widzę dużo możliwości, dużo zaproszeń, bardzo ciekawe spotkania, bo paść buław niesie okazję na spotkanie, na randkę, na zaproszenia, na przeżycie nawet, kochani, czegoś zupełnie nowego. Może do tej pory nie przeżywaliście tego typu sytuacji, a dzisiaj będzie ona miała miejsce i wasze serduszko może szybciej do kogoś zabić, może spotkacie, o tak, spotkacie nowych znajomych, poznacie nowe otoczenie, nowych ludzi. Wiadomości, które będą dzisiaj do nas przychodzić, będą dobre, aniołki. Nawet powiedziałabym, że będą bardzo dobre. Będziecie bardzo aktywne dzisiaj. Ja was widzę w takich miejscach jak siłownia, ja was widzę tam, gdzie można coś razem tworzyć, może w jakichś fundacjach, no nie wiem, ale ja dzisiaj widzę tak intensywny dzień, taki radosny. Ci, którzy się uczą, no bo to jest taka karta dziecka, możecie być z dzieckiem na wycieczce, w szkole, na uczelni, może właśnie dzisiaj trzeba dziecku pomóc w zadaniu, może trzeba gdzieś je zawieść, tak? Powiem Wam, w zależności jaka talia, bo w tarocie snów nie lubię pazia buław, bo uważam, że jest wredny i świński, a ogólnie powiedziałabym, że paść buław wprowadza zamieszanie, czyli będzie się dużo szybko działo, ale przynajmniej dzień zleci szybciutko. Może, kochani, trzeba na czymś bardziej skupić uwagę, bo to jest roztrzepany człowiek, który nie zagrzeje miejsca w jednym miejscu, bo musi być tu i tu.
Łatwo się nudzi, więc możemy coś dzisiaj wykonywać. Nie wiem, możecie zbierać kasztany, możecie iść na spacer z kimś i zobaczycie, że ta osoba was nudzi, że ona nie ma nic tam do powiedzenia. No, kochani, jest taka szansa. Jest taka szansa, że powiecie, nie, 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 ta osoba nie jest dla mnie. Może tak być. Jednak pamiętajcie, że paźbuła wylubi takie sytuacje dramatyczne, żeby kogoś ratować, żeby kogoś przekonać do czegoś, wiecie. Także może nawet dzisiaj spotkacie taką osobę, która zacznie was powoli irytować, denerwować. Może, kochani, wpadniecie w wir pracy, a wam dzieci będą przeszkadzać. No jest taka możliwość, że dzisiaj właśnie dostaniecie jakiejś weny twórczej, będziecie coś tworzyć, coś malować, tak, coś pięknego i nagle przyleci ktoś w pozycji pazia buław i on ma pomysł i jedziemy do galerii, zdenerwowany, bo już, bo nie poczeka, bo to jest przecież nerwus, tak? Także może ten dzień być dynamiczny, może być ten dzień, kochani, nerwowy. No nie zawsze jest tak, że będzie wszystko pięknie, ładnie. Nie podejmujcie dzisiaj, powiem tak, nie podejmujcie dzisiaj pochopnie decyzji, bo możecie potem tego żałować. Mamy tu tego rycerza w tle i powiem wam, że bardzo uważajcie na propozycje dzisiaj, czy te miłosne, czy jakiekolwiek. Najpierw powolutku, powolutku przemyślcie. To jest osoba, która szybko mówi, szybko działa, więc żeby wasz dzisiaj wewnętrzny płomień was tak nie spalił, że już możecie biec do przodu. Single, możecie spotkać kogoś, kto jest młodszy od was, albo osobę, która młodo wygląda. Ponieważ ta osoba jest dosyć konkretna, ładna, ja myślę, że możecie powiedzieć, o jaka wszyscy ją lubią, wszyscy ją znają, ona jest taka otwarta, ruchliwa, żywiołowa, ale po pewnym czasie mam wrażenie, że za dużo będzie tej osoby, że będziecie żałować, że wkroczyła w wasze życie, bo ona lubi przygody, a wy na przykład lubicie spokój. Ona lubi ten ruch, jazdę na rowerze, non-stop, żeby się coś działo, a wy wolicie na przykład zostać w tym, co znacie, w tym, co lubicie. Nowe wrażenia, owszem, duża seksualność, duży seksapil. Jeżeli jesteście długo, kochani, w związkach czy też w małżeństwach, to dla wielu z was, kochani, może być szok, bo możecie poznać osobę, która was strasznie zaintryguje i będziecie mieli w nosie, że tam ktoś jest. Jeżeli idziecie do pracy, to tak jak powiedziałam, nowe zlecenia, otrzymacie nowe propozycje. Jeżeli szukacie pracy, no to nie siedźcie, bo Giermek Buław idzie z tą buławą i mówi, słuchaj, ja potrzebuję pracy i musisz się po prostu dobrze przygotować, nauczyć, brzydko mówiąc, dobrze sprzedać, tak? Słuchajcie, jeśli chodzi o zdrówko, niestety paść buław, on jest taki chorowitek, i ja go widzę, że nie jest w ogóle odporny, katarek, kichanie i tak dalej. Także wokół szyi ubieramy, kochani, co? Szaliczki rano, ubieramy się cieplej, no i suplementy, tak? Niektórzy mogą mieć problemy z oczami, na przykład z ostrością widzenia czy coś takiego. Takie sytuacje mi się tutaj zaznaczają. Uwaga też, aha, no właśnie, uwaga też na kontuzję, bo paść buław, on jest szybki, raz, dwa, trzy i bach, no wiecie, potknie się czy coś takiego. Możliwe, że u dzieci dzisiaj, czy nawet u was, stany podgorączkowe, no cóż. No i na stany zapalne uważajmy. No mnie też coś dziąsło pobolewa. Mam nadzieję, że nic z tego nie będzie. No to co, kochani? Karta lewa. Świadomość dla was wyciągnęłam. Żyj chwilą. Bądź świadomy swoich myśli. Szukaj znaków i wskazówek. Wow. A dwójeczki? Magia. Piękna karta.
Pomyśl życzenie. Uwierz w cuda. Otacza cię dzisiaj magia. No ale wam karty wylosowałam, no nie? No to wy w ramach podziękowań. Lajka dla Sylwuni, miłego dnia, dobrej kawusi, żeby was dzisiaj nikt nie denerwował. Zwróćcie uwagę na dzieci bardziej niż zawsze. Ten pies mnie tam zaczyna denerwować, muszę iść do niego, muszę go pogłaskać, żeby przestał szczekać. No to ja idę do pieska. Buziaki. Fajnego dnia, pa, pa.